Dzisiaj miałam w sumie dla was kręcić ulubieńców, jednak kiedy przeglądałam te wszystkie rzeczy, których najczęściej używałam w zeszłym miesiącu, okazało się, że w 3/4 to są rzeczy, które używałam najczęściej w miesiącu wrześniu, więc robienie dwóch filmików na temat tych samych produktów miesiąc troszeczkę z celem, aczkolwiek pojawił się jeden produkt, jedna rzecz, którą kupiłam w październiku i w której się zakochałam od pierwszego użycia. Jednak nie będę o niej wspominała teraz. Pojawi się ona na pewno w ulubieńcach kolaboracyjnych miesiąca listopada i miesiąca października, które zrobię właśnie na koniec tego miesiąca, bądź na początku grudnia już, matko, jak ten czas leci. Zanim w ogóle przejdę do tych rzeczy, pierwsza sprawa, którą na pewno już zauważyliście do tej pory, oglądając ten filmik, mój kolor włosów. Tak, przefarbowałam się, jest to granatowa czerń, chociaż w sumie nie widzę tutaj granatowych refleksów w kamerce, nie oddaję ona ich, ale uwierzcie mi, jeżeli ktoś ze mną rozmawia w cztery oczy, widzi te granatowe refleksy tutaj na głowie, na moich włosach. Ci, którzy mnie śledzą na blogu, wiedzą dokładnie, że włosy farbowałam, ponieważ przysłałam wam w zeszłym tygodniu notkę na temat koloru, który właśnie wybrałam i produktu, który wybrałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć, jakiej farby użyłam, zapraszam was na mojego bloga, tutaj na dole podam link do tego postu. Z tą zmianą koloru włosów przymierzałam się już od dosyć długiego czasu, tylko nie wiedziałam w sumie, jaki kolor jeszcze wybrać. A że ten kolor używałam już wcześniej, włosy miałam pofarbowane ostatni raz 3,5 roku temu, wtedy pamiętam, przestałam farbować włosy, ponieważ zaczęły mi wypadać, łamać się i przez ten okres 3,5 roku one już wróciły do takiego swojego normalnego stanu i postanowiłam, że znowu je pofarbuję na sprawdzony przeze mnie kolor, który właśnie tak oto wygląda. Dobra. Wracając do tematu. A propos zmiany koloru włosów, zapuszczam grzywkę, która mnie teraz zaczyna denerwować. O, jest dobrze. Kupiłam sobie nowy zestaw do pielęgnacji włosów. Zaopatrzyłam się w dwa produkty, a w sumie w trzy produkty. Jeden jest na wypróbowanie, ale zaraz go wam pokażę. Do pielęgnacji włosów farbowanych, żeby ten kolor mi się jak najdłużej utrzymywał, żeby ten blask mi szybko nie znikł, żeby po prostu na takie nie stały się wypłowiałe. I wybrałam zestaw do pielęgnacji włosów z firmy Ossi, odżywkę i szampon do włosów farbowanych, kupione właśnie wczoraj w Butcie. 4 z hakiem kosztuje jeden produkt, więc nie są drogie. Ja zastanawiałam się nad kupnem wielu produktów. Chciałam już sięgnąć po te produkty z wyższej półki, Redken czy Kerastase, ale stwierdziłam, że w Butcie także można trafić na fajne promocje, na fajne rzeczy, a wiem, że ta firma zbiera dosyć dobre recenzje, dosyć dobre opinie. I postanowiłam wypróbować sobie te dwa produkty. I oprócz tego kupiłam sobie taką 3-minutową maseczkę na włosy. Jest to akurat taka maseczka w saszetce, ale możecie kupić ją w normalnej, w regularnej buteleczce. Ja ją kupiłam na wypróbowanie. Jeżeli ona się sprawdzi, jeżeli ją polubię, to kupię sobie pełnowymiarowe opakowanie. Aha, i jeszcze dodatkowo kupiłam sobie zestaw spinek do mojej niesfornej grzywki, która naprawdę teraz już jest na takim etapie wzrostu, że mi wchodzi w oczy i mnie to bardzo denerwuje, więc trzeba sobie ją czymś podpinać. Rzecz, którą wam teraz pokażę, jest z firmy Dr. Organic. Jest to krem do twarzy z wyciągiem z oliwek. Ja z tej serii mam już krem na dzień, z którego jestem bardzo zadowolona. Ma bardzo fajną konsystencję, nie podrażnia mnie. Ogólnie firma Dr. Organic nie zawiera żadnych substancji chemicznych w swoich produktach. Przynajmniej tak producent nas tutaj zapewnia. Postanowiłam, że skoro mam ten produkt na dzień, to dlaczego by nie kupić, nie dopełnić całości i nie kupić produktu na noc także. Ja już go używałam, zatrzymałam opakowanie, żeby wam tylko pokazać. Krem na noc ma bardzo, bardzo zbitą konsystencję, jest o wiele gęstszy od tego kremu na dzień. Tylko wiecie co, nie sądziłam, że jego zapach będzie dosyć specyficzny, na pewno on nie pachnie, jest to poniekąd taki drażniący zapach. Na szczęście jest to właśnie produkt na noc i nikt mnie nie będzie wąchał, nikt nie będzie blisko koło mnie stał, ponieważ w nocy się przeważnie śpi. Niech on sobie tam działa, ja go zużyję, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie go wypróbować, uważajcie, ponieważ ma on dosyć specyficzny zapach, który zdecydowanie różni się od tego zapachu w kremie na dzień. Następnie w Butcie sięgnęłam po tonik do twarzy z firmy Garnier z serii Simply Essentials, który nie zawiera żadnych perfum, żadnego alkoholu i żadnych substancji koloryzujących.
Jak wiecie, ja ostatnio używałam tego toniku do twarzy z Neutrogeny, który niestety zawierał w sobie alkohol i mi strasznie tą skórę podrażniał, wysuszał, oczy miałam od razu czerwone, więc musiałam sięgnąć po coś innego, ponieważ niestety tego produktu nie mogę używać i właśnie oddaję go mojej koleżance. Z firmy Garnier ja już miałam tonik do twarzy z wyciągiem z pestek z winogron i to była ta seria Daily Essentials, o ile się nie mylę, taki ten zielony, w takiej samej buteleczce, tylko właśnie zielony. Bardzo mi on podpasował, bardzo byłam z niego zadowolona i postanowiłam, że wypróbuję sobie właśnie teraz ten z tej serii. Zima jest już praktycznie za rogiem i gdzieniegdzie w Wielkiej Brytanii spadł już nawet śnieg. Ja wiem, że w Polsce jest już tego śniegu mnóstwo, bo ja widziałam zdjęcia na Facebooku moich znajomych i tak dalej. Więc to jest ten czas, kiedy ja lubię zrobić sobie takie spa łazience. Wiecie, pełno świeczek, relaksująca muzyka, pełno piany w wannie, szklanka wina, czy kubek jakiegoś innego ciepłego trunku, albo na przykład grzanego wina, grzańca. I po prostu jakieś takie fajne zapachy aromatyczne, żeby się na maksa zrelaksować. I kupiłam sobie na wypróbowanie taki jakby... Co to jest? Foaming Bath Soak, czyli jak to można określić? Taką emulsję do kąpieli z firmy Sanctuary. To jest buteleczka 75 ml. Duża, w regularnej cenie kosztuje chyba około 10 funtów i nie chciałam w sumie na razie przepłacać. Ja do tej firmy jestem przekonana, bo miałam nieraz produkty z tej firmy, jestem naprawdę zadowolona. Pachnie bardzo, bardzo tak luksusowo, ekskluzywnie, więc... Myślę, że zdecydowanie kąpiel z tym produktem będzie zaliczona do tych udanych. Rzecz, którą teraz Wam pokażę, jest przeze mnie zakupiona drugi raz. Pierwszym razem, kiedy ją kupiłam, nie byłam z niej zadowolona. Czułam, że to nie jest coś dla mnie. Po prostu myślałam, że to jest może felerny taki egzemplarz, na który trafiłam w sklepie i postanowiłam, że dam temu produktowi jeszcze raz szansę. I to jest Lip Butter z firmy Revlon w odcieniu 0,25 Peach Parfait. Słuchajcie, po pierwsze produkt strasznie marzy całe opakowanie. Po 2 tygodniach użytkowania, patrzcie jak mi wygląda, jak wygląda tutaj to całe opakowanie. I on po jakimś czasie zaczyna mi się, nie wiem, tak jakby ważyć, robi się bardzo, bardzo taki miękki. I to co mi zostało po 2 tygodniach użytkowania to jest właśnie to. Produkt, który niestety, ale strasznie wysusza moje usta. Pomimo pięknego koloru, pięknego błysku, nie nawilża mi ich, a wręcz wysusza i podkreśla mi suche skórki. Teraz jestem aktualnie na terapii odwykowej dla moich ust i używam wszelkiego rodzaju balsamów, nakładam maseczki na nie na noc, żeby mi jakoś je zregenerować i tego produktu zdecydowanie nie kupię więcej. Niestety jestem na nie. Wczoraj w Butcie szukałam jakiegoś zastępczego koloru, który by był podobny troszeczkę właśnie do tego, ponieważ bardzo mi ten kolor pasuje, bardzo dobrze się w nim czuję i no ogólnie wiecie, jakie to uczucie, jak kobieta ma coś na sobie, co lubi, od razu wygląda inaczej i kwitnie. Więc trafiłam na kolorek z firmy Rimmel, jest to Soft Coral, szminka, którą przy Was w tym momencie otwieram i... w takim oto kolorku. Piękny taki koralowy kolorek. Mam nadzieję, że fajnie będzie się na moich ustach utrzymywała. Nie chcę teraz malować ich, ponieważ mam błyszczyk. A propos mojej terapii odżywienia moich ust, przyszedł czas na balsam do ust z firmy Bird Space. Jest to balsam, który ma w sobie masło mango... I co? Masło mango. Tak jest tutaj napisane. Ja wiem, że ta firma cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dziewczyn tutaj w internecie. Produkty są naprawdę dobre. Ja miałam już z tej firmy produkty do kąpieli, też byłam z nich zadowolona, więc pomyślałam, że czas wypróbować coś innego i kupiłam sobie właśnie sztywny do ust ochronny z masłem o zapachu mango. Max Factor ostatnio wypuścił na rynek nowy produkt. Jest to produkt 3 w jednym, który zawiera w sobie jednocześnie primer, korektor, jak i podkład. Jest to produkt, który ma SPF 20, Facefinity All Day Flawless. Z samego rana każdy z nas lubi dłużej poleżeć w łóżku, co później niekoniecznie może być owocujące, jeżeli chodzi o przygotowanie się do wyjścia. A że ja teraz dużo godzin pracuję, długie godziny pracuję w ciągu dnia, chcę, żeby ten makijaż trzymał mi się długo, więc nakładam zwykle bazę pod podkład, korektor, podkład. I zajmuje mi to troszeczkę więcej czasu, a tutaj właśnie mamy produkt, który zawiera wszystkie te 3 kosmetyki w jednym. I no, mam nadzieję, że on będzie działał. W internecie on
ma dosyć dobre opinie, zobaczymy jak się sprawdzi w moim przypadku. Dalej, tak szybciutko jeszcze, kolejne już ente opakowanie w tym roku, tuszu do rzęs z firmy Maybelline, The Falsies, ja nie będę więcej mówiła na temat tego produktu. To jest mój ukochany tusz do rzęs z półek drogeryjnych, nie ma dla mnie lepszego, wypróbowałam, słuchajcie, naprawdę mnóstwo i nawet te, które cały czas wychodzą, kuszą mnie, żeby wypróbować, ale niestety ten bije wszystkie pod każdym względem i zawsze do niego wracam. Na promocji w Butcie ostatnio były także rzęsy, sztuczne rzęsy, które capnęłam od razu z półki, ponieważ zbliża się okres, kiedy będzie dużo imprez, grudzień mamy, zaraz będzie Sylwester, więc takie coś warto mieć zawsze u siebie w kosmetyczce. Na wszelki wypadek. Teraz przejdźmy do części ubraniowej całego holu. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest kurtka, którą mogliście zobaczyć już częściowo w moim poprzednim filmiku, ponieważ mogliście zobaczyć tutaj te dwa złote guziki. Jest to kurtka militarna, taka tutaj właśnie z guzikami z przodu, dosyć cienka, więc niech Was nie zmyli to, że ona jest czarna, ona jest naprawdę dosyć cienka, z takiego przeźroczystego materiału, ale właśnie jeżeli założy się jakiś sweter ciepły pod nią, nałoży się szalik na szyję, całkiem daje rady. Z tyłu ma takie oto zdobienia. Kurtka kupiona w sklepie Select z długim rękawem, bardzo fajnie dopasowana i słuchajcie, naprawdę fantastycznie wygląda na ciele. Ona jest tak, jakby była szyta na mnie. Na eBayu wyczaiłam taką bluzkę fajną, w sumie to jest taka bluzka codzienna, ale przy dobrej stylizacji, przy dobrych dodatkach może fajnie wyglądać na wieczorowe wyjście. Bluzka z przodu z takim drapowaniem, dwukolorowa, czarno-siwa, ze ściągaczami po bokach, z długim rękawem. Gdzieś, słuchajcie, znalazłam ją w jakimś koreańskim sklepie. Jeżeli chodzi o firmy, ja nie należę do osób, które muszą mieć wszystko firmowe. Ja mogę nosić coś, co kupione jest w Ciucholandzie, co kupione jest na eBayu za grosze dosłownie, jak i również mogę nosić coś, co kosztuje dosyć dużo. Jeżeli ja dobrze w tym wyglądam, jeżeli ja się dobrze w tym czuję, to dlaczego nie? Dlaczego mam tego nie nosić? Przyszła moja przesyłka z New Looka, zamówiłam sobie taki piękny, długi sweterek z długim rękawem. On z przodu jest troszeczkę, możecie zobaczyć, troszeczkę krótszy, a natomiast z tyłu jest troszeczkę dłuższy, żeby było nam cieplej w 4 litery. Fajne kolorki ma. Możecie zobaczyć takie różowo, popielato, białe zdobienia z taką jeszcze gdzieś postawioną, gdzie nigdzie, złotą nitką. Bardzo fajnie on właśnie wygląda razem z tą kurtką i jak jeszcze macie pod to jakąś taką fajną, kremową, zwykłą, prostą koszulkę. Naprawdę bardzo fajnie to się komponuje. I ostatnia rzecz, w której się dosłownie zakochałam, słuchajcie, też zobaczyłam ją na stronie internetowej. Dla niektórych może to być troszeczkę infantylne, troszeczkę dziecinne, ale co tam, mnie się ona podoba. Jeżeli są zimne dni, jeżeli są już takie właśnie mroźne dni. Bardzo, słuchajcie, lubię nosić bluzy z kapturem. Uwielbiam je z tego względu, że mają z przodu kieszonkę, można w nich, akurat ta bluza nie ma, ale ogólnie mówię o bluzach z kapturem, są dosyć wygodne, możecie w nich wyskoczyć do sklepu i będzie Wam zawsze ciepło. I kilka takich bluz mam, no i kolejna trafiła do mojej całej kolekcji. Jest to bluza, która ma tutaj buźkę takiego tygryska, nie tygryska. Na stronie internetowej jest napisane, że to jest lew. Bluza jest bardzo, bardzo mięciutka i to, co najbardziej mi się w niej podoba, to sam kaptur, ponieważ to jest imitacja głowy lwa, tygrysa, cokolwiek to jest, z takimi tutaj uszami. No po prostu fantastycznie to wygląda. Ja powiedziałam sobie, ta bluza musi być moja. I ją kupiłam. Myślę, że przebrnęliśmy przez całość rzeczy, które miałam Wam pokazać. I zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do subskrypcji mojego bloga i zapraszam Was do subskrypcji mojego Twittera. Na blogu pojawiają się notki bardzo, bardzo często i ostatnio coś ruszyło się na moim Twitterze, ponieważ wpadłam w szał tweetowania, powiedzmy tak. Może to nie jest na razie aż tak bardzo zaawansowane, ale powoli wdrażam się w cały ten system, jak to działa. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co robię na porządku dziennym, co się dzieje w moim takim życiu prywatnym, zapraszam właśnie Was na te dwie stronki, które są uzupełnieniem tego kanału. To się nagadałam. A jak na razie, tradycyjnie, jak zawsze na koniec filmiku, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!